Konfederacja, wolność i niepodległość. Panie Marszałku, Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo, ta kwestia emerytalna jest istotna, nie ma co ukrywać i dobrze, że nad nią debatujemy, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, której klasa polityczna ostatnio, mam wrażenie, że się boi i stroni od tego problemu, a powinno to tutaj paść. W Polsce, jeśli na przykład obywatele Ukrainy przepracują choćby jeden tydzień i mają przy tym ukończony staż pracy też u siebie w państwie, mogą ubiegać się o dodatkową minimalną polską emeryturę, dopłatę do ich własnej emerytury. Oczywiście to się dzieje ze składek Polaków. Oczywiście ten staż pracy na Ukrainie, na przykład tam 20 lat, jak dobrze pamiętam, w Polsce wystarczy jedna składka, żeby im to wyrównać. Mówimy o tym od tygodni, ale rząd w ogóle się w tej kwestii nie chce odzywać. Apelujemy zatem, że nim zajmiemy się zbawieniem świata, to trzeba przygotować się na emerytury dla Polaków. My nie zgadzamy się na to, by w taki nieuczciwy sposób traktować tych emerytów, których dzisiaj w Polsce mamy, bo dziś wszyscy dokładamy się do emerytur obywateli innego państwa i nie wiemy, ilu jeszcze w przyszłości tych obywateli takie prawa nabędzie. A takie wyrównanie to jest nawet 1100 zł. Warunkiem podobno jest też zamieszkanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale wiemy też z odpowiedzi od pracowników ZUS sprzed paru tygodni, że zakład tego de facto nie weryfikuje. To jest niedopuszczalne i w obliczu tego, jak niskie emerytury mają często Polacy. W tym projekcie widzimy też wady, zalety, jeśli chodzi już o sam projekt. Na pewno wpłynie on mocno też na nadwyrężenie w ogóle polskiego budżetu w przyszłości. A jak wiemy, ZUS i tak jest dzisiaj już przerośnięty, niewydolny. Do systemu emerytalnego dopłaca się bezpośrednio z budżetu. Ale rozumiemy też kwestię dobra polskich obywateli. Chodzi po prostu też o uczciwość wobec tych Polaków, którzy, wracając do tematu poprzedniego, chodzi też o uczciwość wobec tych, którzy już przez lata płacili swoje składki. Część emerytów nie stać na leki, a ktoś może tu przyjechać i niemalże z automatu nabyć prawa do tego, by w przyszłości otrzymywać swoją niemalże z automatu otrzymać prawa do tego, żeby otrzymywać dodatkowe świadczenie z Polski. My jako Konfederacja też jasno mówimy, że w przyszłości ZUS będzie trzeba zlikwidować, bo tańszym, lepszym rozwiązaniem będą emerytury obywatelskie. Niskie, ale uczciwsze znacznie, bo w tym wypadku składki ZUS-u nie musiałyby istnieć, a Polacy mogliby sami odkładać sobie pieniądze. Przypominam, że cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS-ie w 2022 roku było ponad 1 000 000. Konfederacja, wolność i niepodległość.